Turdekonstytucja.pl jest skierowana do lokalnych społeczności. Ma za zadanie przypominać zapisy konstytucji. Celem akcji jest przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, upowszechnienie idei wolontariatu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Witam serdecznie na kolejnym przystanku Turdekonstytucja.pl. Po raz drugi w Radomiu. Dlaczego? Dlatego, że 4 czerwca, równo 6 miesięcy temu, tur ruszyło z Radomia. Spotkanie odbyło się na dziedzińcu kamienicy Deskurów. Podczas wydarzenia do Radomia przyjechali m.in. pomysłodawca i jeden z głównych organizatorów akcji Robert Hojda, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara, członkini Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris, mecenas Ewa Marcjoniak, prokurator Ewa Wrzosek, jeden z twórców inicjatywy Wolne Sądy, mecenas Michał Wawrykiewicz, artyści Zbigniew Hołdys i Andrzej Hera, a także sędziowie Igor Tuleja i Paweł Juszczyszyn. Wydarzenie rozpoczęło się od przeczytania preambuły w wykonaniu Andrzeja Hery. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. Podczas spotkania głos zabrał Robert Hojda, pomysłodawca akcji Tour de Konstytucja, który zachęcał do wspólnego dialogu ponad podziałami. Tu jest nasze miejsce. To jest nasza ojczyzna. I no bywa różnie. Bywa różnie. Sami o tym wiecie i pewnie sami to czujecie. Ale też dobrze jest, jeżeli będziemy zwracali na to uwagę, co się dzieje wokół nas, troszeczkę w inny sposób. I pokazywali innym, jak możemy patrzeć na naszą przyszłość w naszym kraju, która dzisiaj nie jest zbyt kolorowa. Podziały, które nastąpiły między nami, są bardzo głębokie, między nami obywatelami. Piątkowe spotkanie było okazją do podsumowań ostatniego półrocza. My już jesteśmy po edukacji konstytucyjnej. My idziemy do przodu, my nie oglądamy się za siebie. Przed nami bardzo duże wyzwania. Musimy naprawić to, co nie działa. Musimy przywrócić praworządność w naszym kraju, zaczynając od wymiaru sprawiedliwości, czyli poprzez sądy i prokuratury. Trasa turbobusa to 8600 km, ponad 130 spotkań w całej Polsce, tysiące gości rozdanych, 10 tysięcy egzemplarzy Konstytucji RP. Taki jest bilans turdekonstytucji.pl, akcji, w której sędziowie, prokuratorzy, prawniczki i prawnicy rozmawiali z Polkami i Polakami o wolnościach i prawach obywatelskich. Organizatorem wydarzenia w kamienicy Deskurów było Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji.